Cześć, witam Was serdecznie, Marek Puczyński. Tym razem znowu coś ciekawego odnośnie Medigana. Trochę różnych miejsc już rozbiliśmy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo nietypowe zastosowanie, które odkryłem dla Medigana. Praca z mięśniami twarzy, w zasadzie z mięśniami głowy. Bardzo fajne narzędzie, które pomoże na wiele dolegliwości. Jakich dolegliwości? Po pierwsze, jeżeli macie problem, jakieś dysfunkcje w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, czyli jeżeli gdzieś tam wasze żwacze albo wasze mięśnie skroniowe są nadmiernie napięte, to będzie robiło fajną sprawę. Druga sprawa, jeżeli są problemy z zatokami, to możemy tą ewakuację wydzielenia z zatok trochę poprawić poprzez wibrację, która będzie penetrowała nam delikatnie czaszkę. Trzecia sprawa to tak naprawdę wariant trochę, można by powiedzieć, antyzmarszczkowy, taki masaż kosmetyczny, ponieważ wibracja bardzo fajnie podnosi tonus skóry i bardzo fajnie wpływa na syntezę kolagenu. To jest taki sam bodziec, jakbyśmy generalnie gdzieś tam tą naszą skórę sobie rozcierali, masowali, więc czemu by nie zastosować jeszcze bodźca, który dodatkową energię zaaplikuje nam w to nasze ciało. Czwarta rzecz tak naprawdę, to trochę bardziej dla osteopatów sprawa, bo to może być dla pewnych osób dziwne. Kości naszej czaszki, chcąc nie chcąc, czy w to wierzymy czy nie, one mają minimalną zdolność do ruchu. Niby czaszka to taka sztywna puszka, ale szwy czaszki umożliwiają delikatny ruch kością czaszki i rozmasowywanie w okolicy tych szwów bardzo mocno usprawnia pracę samej czaszki, szczególnie to część osób nie zrobi z tego użytku, ale osteopaci na pewno zrobią z tego użytek. Sam ryt czaszko-krzyżowej i odblokowywanie ruchu każdej czaszki, każdej kości czaszki z osobna można fajnie usprawnić poprzez tę maszynę do wibracji. Co robię? Małe obroty oczywiście, pneumatyczna końcówka, może jeszcze ją pokażę, czyli na pewno niczym twardym sobie w głowę nie chcę walić, bo to się źle skończy. Mówi się tak czasem, puknie się w głowę, ale to nie jest takie głupie wcale, bo właśnie to pukanie w głowę usprawnia przepływ krwi przez mózg, usprawnia przepływ krwi przez okolice twarzy i generalnie powoduje, że lepiej nam się myśli. Więc małe obroty i od czego zaczynam? Zacznę od tego stawu skroniowo-żuchwowego, czyli staram się tutaj w okolicy kąta żuchwy poszukać wszystkich napięć. Staram się rozmasować całą okolicę dookoła ucha. I teraz na początku to może być takie trochę skanowanie. Szukacie, gdzie jesteście napięci. Jeżeli traficie jakieś bolesne miejsce, poczujecie, o Jezu, tutaj mnie boli. O, ale wibruje, ale boli. To okolice staram się rozmasowywać. Bardzo istotne przy napięciowych bólach głowy jest chociażby praca tutaj z mięsiem skroniowym. To jest mięsień, który otacza całą boczną część czachy. Staram się ją dobrze, tą całą część rozpracować. Jeżeli czuję, że opór jest zbyt mały, mogę mocniej przyłożyć głowicę do głowy, albo mogę zwiększyć obroty. Dla mnie to jest w porządku. Nie mam czuć, że cały świat mi się tutaj kręci do góry nogami, że wszystko mi wibruje w oczach. To ma być umiarkowana wibracja, którą macie przede wszystkim czuć w obrębie powierzchni styku tego pistoletu. Czyli okolica za uchem, okolica stawu skroniowo-żuchwowego, czyli wszędzie tutaj przed uchem, cały ten rejon. Fajnie działa ta okolica, praca z tą kością jarzmową i dookoła kości jarzmowej. To szczególnie dobrze działa w momencie, kiedy macie infekcję zatok. Jeżeli tutaj dobrze przyłożycie ten sprzęt, to robi niemiłosierną robotę. Na czole mamy oczywiście mięsień czołowy. Mamy mięsień podłużny, zmienię sobie stronę. I ta okolica, szczególnie przy bólach głowy w przedniej części, też będzie robiła dobrą robotę. Zobaczcie, kiedy za mocno przycisnę, pistolet zaczyna mocno wibrować i odskakuje od głowy. Kiedy dokładam taki delikatny nacisk, to jest bardzo przyjemne, to jest bardzo relaksujące. Więc oczywiście moje zadanie to rozpracować całą głowę. I teraz mówiąc o tych kościach czaszki, szczególnie sam szef górny, ten szef, który łączy dwie kości ciemieniowe, tutaj bardzo często się pojawiają bóle. Mało tego, tutaj mamy ten cały nasz czepiec sięgnisty, czyli strukturę czaszki, która przenosi napięcia z pleców, z szyi, na czoło i okolice brwi. Czyli staram się rozpracować całą tą górną część, to połączenie kości ciemieniowych. Szew ciemieniowo-czołowy, czyli połączenie między kośćmi ciemieniowymi i kośćmi czołowymi. Tutaj niesamowita robota się robi. Szwy między kością ciemieniową, czołową, a kością skroniową i kością kinową. Cała okolica skroni. Zasadniczo całą głowę, szukając i na potylicy, o, odbiło, i na dole karku możecie bezproblemowo tym Mediganem sobie rozpracować, rozbić.
Pierwsze wrażenie po takiej pracy to jest tak, jakbyście byli trochę tacy, lekko jakbyście wypili sobie jeden kieliszek, tacy rozluźnieni, trochę się w głowie kręci. To jest na początku normalne, nie ma co panikować, nie dostaliście udaru mózgu, nie bójcie się. Pojawia się miłe rozluźnienie na całej twarzy. Ta twarz zaczyna jakby delikatnie z Was spływać, zwisać. Ja mam zawsze takie wrażenie, jak skończę ten masażyk, trochę jakby mi głowa urosła, jakby ona mogła lepiej oddychać, jakby mogła się bardziej otwierać. Mam bardziej otwartą głowę, można powiedzieć, w przenośni dzięki temu. Wydaje się to dziwne na początku i dosyć egzotyczne, ale szczerze powiem Wam, wydaje się tak tylko do tego momentu, kiedy to zrobicie. Kiedy to zrobicie i regularnie będziecie rozmasowywać sobie głowę właśnie pistoletem pneumatycznym, takim mediganem, zauważycie, że przepływ krwi przez mózg, praca zatok, ogólnie samopoczucie w tej okolicy głowy, twarzy zdecydowanie ulega poprawie. Z takich czynników bezpieczeństwa, oczywiście udarowcy, osoby, które mają jakieś, wiadomo, że mają tętniaki zdiagnozowane w mózgu, chociaż część osób nie wie, nie ma o tym zielonego pojęcia, że tętniaki w mózgu są, nie powinny tego robić. Mało tego, mózg, pamiętajcie, że jest dosyć dobrze oddzielony od środowiska zewnętrznego. Po pierwsze, gruba czaszka w większości absorbuje te wstrząsy, więc jeżeli ktoś chce dać tylko komentarz, że to jest głupie, bo mózg sobie uszkodzi, to posłuchajcie najpierw. Po pierwsze, gruba skóra absorbuje te wstrząsy, mięśnie głowy, mięśnie twarzy absorbują te wstrząsy. Dalej, mamy oczywiście czaszkę, która oddziela mózg od reszty, ale dalej są oczywiście pajęczynówka, twardówka, opona miękka, czyli te wszystkie opony, które oddzielają dalej mózg i oczywiście płyn mózgorodzeniowy. Sam mózg pływa sobie w czaszce, więc ta wibracja do samego mózgu za daleko nie dotrze. Jeżeli ona by docierała, to Wy byście mieli jakieś dziwne wrażenia, tracilibyście przytomność, czulibyście się bardzo źle, niedobrze, kiedy ten wstrząs faktycznie by trafiał do głowy. Więc same kości czaszki, sama struktura głowy bardzo fajnie te napięcia będzie rozładowywała, także do mózgu nic tam nie dotrze, nie macie co się bać. Ale mówię, jeżeli jest jakiś tętniak, jeżeli jest jakiś problem z krążeniem krwi w głowie, nie róbcie tego. Nie ma sensu ryzykować, bez sensu. Po co robić sobie bezsensownie krzywdy? Więc próbujcie tą głowę regularnie rozmasowywać, próbujcie z nią ćwiczyć. Fajne narzędzie, ciężko to zrobić inaczej. Piłeczką do lacrosse albo rollerem na pewno tego nie wykonacie. Więc co, polecam Medigana, kupujcie go, bo to sprzęt, już wiecie, na bardzo wiele dolegliwości. Bardzo mocno można poprawiać komfort życia dzięki tym pistoletom pneumatycznym. Link do zakupu poniżej, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Bardzo proszę o zostawianie komentarzy, subów, klikanie dzwoneczka. Pozdrawiam. Kłania się serdecznie Marek Furczyński.